Witajcie w nowym studiu, a i witajcie w newsach. W ostatnim czasie Furazon nie ma się za dobrze. Nesebar oficjalnie zmienił nazwę na Preszów. Oficjalnie jest już państwo Cebulandia, zbudowane z takich miast jak Radom, Płock, Siedlce, Radzymin oraz stolica Warszawa. Powstało państwo bałkańskie. Jego miasta to Burgas, Triana, Pleven i Kragujewac, czyli miasta, które już były, ale w pustych, górzystych terenach zbudowano nowe miasta. Ateny, Belgrad, Sarajewo oraz stolice Bukareszt. Miasta już są otwarte dla każdego, ale okazało się, że budynki w państwach bałkańskich zostały wykonane z najgorszej jakości materiałów. Ściany się rozpadają, podłogi są dziurawe. Witam was bardzo witająco. Nagrywamy ten filmik, żeby... O, się zapada mech. Żeby przedstawić wam warunki mieszkalne w Belgradzie. Jest to najwyższy blok w całym państwie. Tak. No tutaj są dziury w podłodze, można sąsiadów popodglądać. Wszędzie rośnie mech, brudne kamienie. I w ogóle, no, też już nie licząc społeczności tego miasta, która jest bardzo toksyczna i niemiła. Są dziury w asfalcie i wiele innych problemów. Niestety stawiali na ilość oraz aby wybudować jak najszybciej, a nie na jakość. Cebulandia też została otwarta, ale budynki też są niskiej jakości i są bardzo drogie. Moi drodzy, popatrzcie. Jakie tu są dziury, tu się mieszkać nie da, patrzcie, tu jaka dziura jest, tu jaka wypierdolona dziura jest, a tu w ogóle na wylot jest, tynk odpada, ścian sufitu odpada, cement, nie wiem, tego nie pokazuj, no widzicie, tutaj jest w ogóle, wszędzie są dziury, wszędzie, tutaj aż przez telewizor widać tą dziurę, no. Witajcie, patrzcie jakie tu są drogi brzydkie, jakie są one podziurawione. Normalnie dziury gorsze niż w Mitrowicy. No, tutaj w ogóle nie wiem kto to budował, ale ktoś kurde źle namalował pasy, no nie mogę, no tutaj w ogóle. Kto to budował w ogóle? Anonimowa osoba, która zniszczyła Mitrowicę, pewnego dnia została zabita przez członka gangu z Albanii. Ciało zostało znalezione i zostało przegrzebane oraz zbudowane nieznanego bohatera w Warszawie. Policja interesuje się Johnem Gattem, Piercem Washingtonem, Nico Bellickiem oraz innymi osobami z gangu świętych, które niszczą inne gangi i chcą spokoju na ulicach.